Dzień dobry Państwu. No, na pewno trudno jest mi to przyjąć, tą porażkę, bo wydawało mi się, że z tych sytuacji, które były, w ogóle mecz był taki dość otwarty i z jednej i z drugiej strony były sytuacje. Oczywiście w różnych fazach meczu, ale szkoda, że taką trochę przypadkową bramkę straciliśmy, bo rykoszet i wybita piłka i to nas trochę może nie podłamało, ale tak wytrąciło jak gdyby z takiej czujności. Straciliśmy tą bramkę i chcieliśmy odrobić. No, to jest normalna reakcja. Wydaje mi się, że zespół dążył do tego. Oczywiście popełnialiśmy błędy, bo trzeba było się śpieszyć i było trochę niedokładności. Sytuacje były, ale my dzisiaj nie potrafiliśmy sfinalizować tego, co było. Oczywiście złapaliśmy złą serię, ale wierzę, że też będziemy potrafili w najbliższym meczu to odwrócić, tak jak to się dzisiaj stało w przypadku drużyny gospodarzy. Dziękuję bardzo. Dzisiaj był bardzo ciekawy mecz dla kibic. Jeden zespół grał piłkę i drugi zespół starał się grać piłkę. Ja gratuluję swoim zawodnikom. Dzisiaj my pierwszy raz wyszli po innemu schematu taktycznemu grać. Wczoraj na treningu spróbowali. I w ogóle bardzo starali się dyscyplinowano zagrać styl. Gratuluję swoim pomocnikom, asystentu, jednemu panu Złotniku i Pikutowskiemu, jaki pouczestniczyli w szczególnym analizie rywali. Dzisiaj my grali z zespołem, jaki pretendent numer jeden na awans do pierwszej ligi. I на тим фоні, що я побачив, ми теж той зеспіл наш Вісла Полави має інтересний потенціал, новий зеспіл. Мислю, що на даний момент могли мати на 23 пункти більше. Теж у нас була паса з двох поразок і десь переламари. Забрав меч дуже сильно як у заводника, так і у тренера, і у шестки. Gratuluję pobudzenia rywalu i życzę w następnych meczach brać punkty, bo już bardzo interesny zespół, chyba najmocniejszy zespół, z jakim my grali tutaj.